pogoda, ale się cieszę. Jutro i pojutrze ma być przepięknie, około 20 stopni. Właśnie odprowadzam koszyk. Szybkie zakupy w Biedronce i do domu. Bita śmietana, truskaweczki, jabłuszka, cytrynka jedna do herbatki, M&M'sy. Dzisiaj na promocji pomidorki niemalinowe, pół ceny taniej, ananas to też dla Ady. I mleko, słuchajcie, mleko po złoty 69, także polecam. Słuchajcie, piątek, wyszłam z pracy. Tak jak mówiłam przed chwilą, szybciutko w Biedronce, dosłownie wpadłam na 5 minut, bo Ada zostaje w domu, a mąż jedzie z Agatką na jazdę i chcemy się jakoś wyminąć, żebym mogła z tą Adusią zostać, aby jej nie brać tam, bo on tam będzie czekał około by jednej godziny, więc po co, a ja dosłownie może na styk zdążę, także bardzo mi zależało, żeby kupić mleko, takie wiecie, do gotowania normalne mleko w kartonie, bo dzisiaj była promocja na mleczko właśnie w Biedronce. Po złoty 69, 12 sztuk można było kupić na jedną kartę Biedronki. Ja miałam dwie te karty, bo jedną użyczyłam sobie od cioci, a druga moja. Więc korzystałam z tej możliwości i kupiłam 24 mleka. U nas mleko, słuchajcie, idzie na potęgę, na potęgę. I co jeszcze? No i Adusia sobie zażyczyła jakieś tam ananasa, jej się zachciało. A też dzisiaj były w promocji truskawki w Biedronce po 5 zł za, chyba tam jest pół kilo w tym opakowaniu. I bita śmietana koniecznie, nie wiem co to za zachciewajki jakieś ma. No ale wiadomo, dziecko chce, no to w drodze rozsądku można coś kupić od czasu do czasu. No i tak to w sumie tyle, słuchajcie, bardzo się cieszę, przepiękna pogoda. Na dzisiaj, nie na dzisiaj, na jutro i na niedzielę mówią około 20 stopni, więc będziemy na dworze, ale będzie super. Będziemy się cieszyć, może wreszcie wyplewię te moje ogródki z tulipanami, bo są mega zarośnięte. Nie mam za bardzo rękawiczek, tak teraz sobie myślę, że czy ja mam jakiekolwiek rękawiczki, co by tych paznokci nie pozachodzić. Ale chyba wezmę takie zwykłe lateksowe i też będzie ok. No ok, dobra, skupiam się na drodze, jedziemy dalej do domu. Kto tu jest? Agata pojechała. Pojechała, tak. Agatka. Ja jej pomachałam jeszcze. Tak, pojechała Agatka na jazdę. Będzie jeździć dzisiaj na placu manewrowym, tak Juliu? No, a tata będzie już zawracał do domu. Ale mimo wszystko, ale słuchajcie, jest taki wiatr. Ale on będzie czekał w samochodzie. Tak? Będzie czekał? No. Po 20 godzin. Tak? To co, idziemy do domku już? Bo zimno, prawda? Idziemy do domku. Adusia dzisiaj odebrała wreszcie książki z przedszkola, a odebrałaś Cyruniu? Aha. I co? Robiłaś coś w tych książkach? Pracowałaś? Gdzieś tu Gania za kotem. Lucek, gdzie jesteś? Jestem jest pod Lucek. Jest Lucek. Chyba sobie kucnąć. Kucnąć, żeby go zobaczyć, tak? No. Luczysław, gdzie ty się schowałeś? Jest i Luczysław. Okej, okay, idę do domu, wreszcie troszeczkę się zgarnę, ogarnę. W planie mam dzisiaj zrobić pierogi na jutro. A mama mi kupiła truskawki i ananasa. Chciałaś, miałaś ochotę, tak? Mhm. Bardzo dużo. Poproszę całusa za to. O, Jezusiu, kochany, prawie mnie wywalił ten całus. No, idziemy, córynku, do domku, idziemy. Patrzę, co w domu. Czy przeszedł tabun? Jakiś wojna druga światowa, czy koniecznie nie? Czy niekoniecznie? Adusia się rozbiera, ja też. A jest gorąco. No, ale nie jest najgorzej. Troszeczkę tylko ogarnę i będzie ok. Dobrze, Adusiu, rozbieraj się. Słucham, co się dzieje, córeczko? A też kiedy był u nas, to zwalił ci kwiatki. Ale to, córuniu, nic się nie stało. Zaraz tutaj ogarnę, troszeczkę widzę, obierki leżą. Adusi się bardzo chce, widzę. Ale mi się chce truskawki. Truskawki się chce? Ja na nas. Zobaczcie, kto tu czeka za oknem. Kto tu czeka za oknem? I by chciał wejść do domu, słuchajcie, nie wiem, wyrzuca sierść, mama, czy coś, teraz tak, wychodzi mu sierść.
A mogę go pomóc? Nie, bo jak otworzysz drzwi, o, gdzieś mi się sypie ta. Boże, co to jest? Stokrotka, nie? Sypie się, dobrze widzę, tak, sypie się. To Adaś tak zrobił. Nie, myślę, córciu, że już przekwita i dlatego. Tutaj też wybuiły się bardzo te stokrotki. Chyba ze względu na to, że są w domu. Zobaczcie, jakie wysokie porosły. Widzisz, jak one się... Ale nie sypią? Syp, córuńku, nie syp, kochanie. Nie syp. Ale one się cały czas sypią. Nie, nie, myślę, że tak źle to nie jest, córuniu. Najpierw umyjemy te truskawki, Jadunia. Cieszysz się, widzę. Na szybko obiecałam, a że Agatce też zostawimy parę. Okej, to jest zostaw parę. Umyjemy. Trzeba dokładnie umyć, tak? Opowiedz widzom, jak się odrabiałaś. Jak się ładnie za tą? Tak odrabiałam, ale tata nie chciał wszystkich ze mną zrobić. Dlaczego? No bo on zadzwonił do ciebie, bo chciał po prostu nie robić zadań. Nie chciał robić, to próżniak z tego taty, prawda? Mhm. Dobra, mamy truskawki. Adusiu, na czym to zrobimy? Na jakimś talerzyku? Aha. Czy na jakiejś miseczce? Na moim ulubionym talerzyku. A, może na talerzyku, córuniu. Nie na tym, na tamtym. Na tamtym. Ale na tym malutkim? Nie na tym, na tym moim misiowym. A, już wiem. Proszę bardzo. Okej, to dajcie truskawki tu. Tak, truskawki umyte. Obierzemy nożykiem. Poczekaj, ja dosiu, poczekaj. Tak. No nie mogą być z tymi szypułkami, słuchaj. Musimy poobierać szypułki. Zobacz. Ale będzie super. No będzie super. No te truskawki, słuchajcie, nie są za smaczne, ale... Jakiś taki powiew lata. Pachnie truskawkami. No pachnie, pachnie, córuniu, pachnie. Zaraz sobie nalejemy bitej śmietany. Także dieta. Ale poczekaj, odłóż kilka mamie, a kilka sobie. Dobrze? Podzielimy się. Mama, ale będziemy jedli wspólnie. Z jednego talerza? Nie, będziemy z jednego talerza jeść, córeńka. Proszę. Okej, to ja będę miała tyle. O, ty. To jest niesprawiedliwe. Mama. Musimy się podzielić troszkę. Może tak być? No ja ci jeszcze trochę dam. No dobrze. To masz. Uwaga. Lejemy bitą śmietanę. Okej, dla Rusi proszę. Nie chcę być nabrało od się powietrza. Bita śmietana ląduje do... Ląduje. Wkładam do lodówki. Bo pewnie jeszcze będzie dokładka. Już jedną. Tak, proszę. Ale pyszota. Przepyszna. Chillaucik mały. Odpoczywamy. Nawet ja jem truskawki. Agaty i Grześka nie będzie godzina, więc sobie troszeczkę odpoczniemy. Zobaczcie, jaką mamy poduszkę. I jacie. Zobaczcie, co na ścianie. Jest słonko, jak pięknie odbija. Zobaczcie. O. Normalnie jak gwieździste niebo. Niewygodnie się na tym, słuchajcie, odpoczywa, śpi, ale efekty daje niesamowite. Okej, ląduje nam tutaj. Kładziemy naszą poduchę i będziemy sobie zajadać. Opowiadaj, Adusiu, jak tam dzisiaj? Dobrze. Mamy dużo jeszcze do odrabiania tych lekcji? Mhm. Dzisiaj książę Filip, dobrze? Pamiętam? Zmarł? 99 Mama, lat. Odrobimy lekcję, jak skończymy nagrywać? Odrobimy. Odrobimy. Strasznie jakieś takie światło ostre, nie wiem, pada. Nie za bardzo nas widać. Na dniu. Poczekaj, może tak. No i książę Filip zmarł. 99 lat. Mama, aż mi świeci słońce, to ja zamykam oczy. Tak? Byłaś dzisiaj w przedszkolu, po książki była, kto był? Pani Paulinka? Tata! Ale pani Paulinka była w przedszkolu, czy nie? Była zamknięta. Zamknięta? A kto dał wam książki? Pani Paulina. No widzisz. Dobra, ale kwaśne i twarde. Pyszne. Myślę sobie właśnie, co tu dzisiaj robić, czy skupić się i zrobić te pierogi. Mam w
farsz na pierogi zamrożony. Taki zostało mi jeszcze z poprzedniego razu, za dużo zrobiłam. Czy posprzątać? Albo trochę tego bałaganu jest. A jakbym posprzątała dzisiaj... Ja wyciskam i ananasa. Tak. Jakbym posprzątała dzisiaj, to już bym ja to miała z głowy i mogłabym sobie spędzić czas na dworze. Agatka pewnie jutro będzie miała wyjazd do Kielc na jazdę taką 4 godziny. Ja wam zaraz coś pokażę. I mamie. I mamie. Widzicie? Jaka agentka? Co tam, agenciaro? Co robiłaś dzisiaj? To tam bananka. Nie bananka, tylko baranka. Ada ma zaległości. I dopiero teraz robi w książkach świąteczne, słuchajcie, prace. Baranek. Baranek szon. Tak? Ta piana. Bita śmietana fareozolu, to ja wiem, że jest niezdrowa, ale taka pyszna i tak szybko, nie? Rachciak i już można gotową wycisnąć, czy na deser, czy na truskawki, czy na jakieś inne owoce, nie? No oczywiście na truskawki. I na truskawki. No i albo nie będę nic robić dzisiaj. Najgorzej to się okaże, że za chwilę już mi się nic nie chce i zostanę na tej kanapie do samego wieczora. Dziewojko. Dziewojka mi dała frotkę. Złożę sobie włosy gdzieś bardziej. Lubię w domu to mieć związane włosy. A Dusia ma obciętą grzywkę. Wczoraj obcinała mi grzywkę, słuchajcie, w wannie podczas kąpieli. I tak nożyczkami tylko uchełtoliłam. Taka trochę powy... jak to się mówi? Powygryzana. Jakby myszki powygryzały. Ale już nie było w brwi widać, więc nie chciałam, żeby sobie zepsuła wzroku. Zejdź, córciu, ze mnie, bo chcę związać włosy. Masz. 15 kwietnia mamy z mężem rocznicę, 20-lecie ślubu. Mama, ty masz dwa małe włosy, ja je mam drugie. Ogólnie w ogóle to znamy się 25 lat. Nie pamiętam, jaka to jest rocznica, czy to są jakieś, nie wiem, te gody mówią, prawda? Jakieś złote gody, srebrne gody, diamentowe, nie wiadomo jakie, słomiane. No nieistotne. Nic specjalnego nie planujemy. Jeżeli uczcimy, to może w formie, nie wiem, jakiejś takiej mini imprezki tylko dla siebie, dla domowników w domu. A patrzcie, mam tu kieszonkę. A Tusia ma tu dziurkę w spodniach. Kieszonka jeszcze. I kieszonka, pip, pip. I ten, i nic. Idziemy, Adusiu, odrabiać lekcję. Pokażemy troszkę widzom, jakie masz książki. Tak! Jak się cieszę. Super. Problem polega na tym. Dzisiaj przywieźliśmy, słuchajcie, książki z przedszkola dla 4-latków. Mamy tu całe opakowanie, ale Adusia mi tu wszystko robi. Zamiast poczekać, żebym ja jej zaznaczyła, co tam po kolei dzieci robią, to ona... Mam tu wszystko. Chciałaby zrobić to, co jej ona uważa, tak? Adusiu, nie to, co Adusia uważa, tylko to, co mamusia każe. Musimy poczekać. Mama sprawdzi na naszej stronie przedszkola, co mamy zrobić, córuniu, wiesz? Musisz chwilkę poczekać. Zaraz to sprawdzimy. Ja będę patrzyła sobie naklejki i książki. To na razie sobie oglądaj. Mama sprawdzi i dopiero dam ci zadanie. Dobrze? Okay. Może tak być? Zamiatam, słuchajcie, szczotkę widać w oddali, bo śmieci, no. Muszę zebrać te śmieci. Słuchajcie, najgorsze jest to, że mam odkurzacz Bizel, ma ledwo rok i miałam nawet ostatnio zrobić recenzję tego odkurzacza, obiecywałam niektórym z Was właśnie i popsuł się i co? I recenzji nie będzie, odkurzacza nie mam, słuchajcie, i nawet za bardzo nie mam teraz czym odkurzyć ani dywanu, ani podłogi, ani nic. Chyba się muszę przeprosić ze starym odkurzaczem. I będę odkurzać starym, ale on jest naprawdę stary, ma już chyba, nie wiem, z 15 lat. No nic. Nie wiem, co z tym odkurzaczem, słuchajcie, włącza się dosłownie na 30, przesadzam, na 5 sekund i po 5 sekundach przestaje, w ogóle odłącza się cała elektryczność w nim. Nie wiem, czy jakiś termostat jest, czy coś. I no co jest przyczyną, że ten odkurzacz nie działa? Przecież to jest nowy odkurzacz, bardzo drogi, bo on kosztował, bagatela, ponad 1000 zł. I piorący, i myjący podłogi, i w ogóle. Nie wiem.
Nie wiem, czy będę go reklamować, czy nie wiem, czy po prostu zawiozę do jakiegoś elektryka, żeby sprawdził go, co tam jest nie tak. No i tyle z odkurzacza. Wychodzi na to, że będę musiała kupić nowy odkurzacz. Kurczę, no nic, no trudno. Plewimy dzisiaj. Nie mam rękawiczek, ale może podwójne lateksowe wystarczą. Ogródek bardzo zarośnięty. No cóż, zobaczcie, lutek pod juką. Dobrze mówię? Pod juką? Tak. O Boże, przewrócę się, buty sobie pozawiązuję. Dopiero żeśmy wyszły na dwór. Troszeczkę długo pospałyśmy dzisiaj, bo aż do 9:00. Cieplutko, fajnie. Nastawienie na dzisiaj, że oplewię te ogródki. Ale czy mi się uda? Zależy, ile mam energii. No cóż, co ty tak kichasz? Lilie wychodzą, tulipany powychodziły. Przygotowywuję się do jakiejś, nie wiem, mega ciężkiej roboty. Wszystko jest, tylko nie mam motyczki, nie mam nic. Idę przynieść. Jakiś czas temu opowiadałam Wam, że wyjęłyśmy z mango z Agatką pestkę. Obrałyśmy i włożyłyśmy ją do takiej foliowej torebki. Tam w środku był ręcznik papierowy namoczony. Zobaczcie, co nam już urosło. Myślę, że już czas, bo i są korzonki, i są listki. I dzisiaj sobie ją wsadzimy do ziemi. Ciekawa jestem. Pierwszy raz takie doświadczenie sobie robimy z Agatką. Co nam z tego wyrośnie? Przyniosłam sobie właśnie tą fasolkę mango. Mam tu ziemię, tylko muszę ją troszkę wymieszać. Starą donicę. Ziemia i kupna, i taka zwykła. Ja osobiście uważam, że nie może być sama kupna ziemia, bo jest zbyt miękka. Także wmieszam ją z taką naszą zwykłą ziemią z ogrodu. No dobrze, sadzimy. Ziemia. Chyba będę miała mało ziemi, Agatka. Nasza roślinka. Mango i zasypujemy. Myślę, że zasypę ją całą, bo to w tej foliówce to ona się powykręcała w stronę korzeni. Ta gałązka. A z czasem wyjdzie na pewno sama z ziemi. Ok, jeszcze troszkę. Adusiu, chodź kochanie, podlejesz nam roślinkę, chodź. Wygląda jak... Miałam powiedzieć, jak wiesz, kto. Okej, podlewamy. No i co, będziesz podlewać? No to chodź szybko, podlewaj. A jakim to tam jest woda? No nie wiem, mama przyniosła. Podlewaj nam ładnie swoją tą konaweczką. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobrze. Ciekawe, czy coś wyrośnie z tej naszej roślinki. Wystarczy? Dobrze, już wystarczy. Mama tylko posypie troszkę jeszcze ziemią, bo Adusia tą wodą to nam jeszcze odsłoniła tą roślinkę. Tak, woda, Cyruniu, woda. I co, biorę ją do domu na parapet od strony południa i zobaczymy. Nasz eksperyment. Lucuś, gdzie ty się schowałeś? Pod jukę? Gdzie to jest? Już podlane, Cyruniu. Już podlane, wiesz? Tam zobacz, jest ta roślinka pod buszpanem. Ale Lucek, ty mnie nie atakuj! Lucek! Możesz podlać te drzewka, zobacz, to, bo one są, on im się chce pić, wiesz? Tylko nie chodź po błocie. Lucek,
Dobrze, bierzemy się za... Biorę się za ten ogródek, bo jest tak zarośnięte, słuchajcie. No zobaczcie, no co mu dzisiaj wali. No, rycek. Podziurawisz rękawiczki lateksowe. Puść. Puść. Lucek, zostaw mnie, bo ja muszę dzisiaj pracować w ogrodzie, a nie bawić się z tobą. Agatka, zabierz tego swojego przyjaciela, bo zobacz, co robi. Podziurawi mi rękawiczki. Oj ty, łobuzie ty, nasz łobuzie ty. Skończyłam. Padam z nóg. Jezus, jednak ta praca taka polowa to jest wyczerpująca. Ogródeczek czyściutki, wyplewiony. Uważałam, żeby tych cebulek nie powydziabywać. Widzę, że tulipany bardzo przepadły. Nasadziłam, słuchajcie, całą grządkę tych tulipanów. A tu co raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tylko wyszło. A pewnie przemarzły albo zgniły w ziemi. Te to są już kilkuletnie. Rododendron troszeczkę przemarznięty, ale może się zbierze. Juki i róże. Wszystko w porządku. Mam nadzieję, że jakoś to zagospodaruję. Jeszcze takich, słuchajcie, dosadzę kwiatów sezonowych. Widzicie to? Ada sprząta w domku z Agatką. Wszystko wywalają, zobaczcie. Gupolki. Sprzątają, ja już skończyłam jeden ogródek. Oplewić jeszcze mi został jeden. Zaraz wam pokażę, jaki zarośnięty. Fajnie, ciepło, ale jest zimny wiatr. Trzeba uważać. Boże, jaki zarośnięty. Słuchajcie, ja zaraz wam to pokażę. Zobaczcie, co tu jest. Nie wiem w ogóle, co to za rodzaj chwastu. Czy to się w ogóle da wyplewić? Agaciu, tata cię woła. Tata cię woła. Tamaryszek w rogu, ale jeszcze suchy. Tutaj, zobaczcie, cały rządek tulipanów nawet ładnie wyszedł, przyjął się. Coś z tego będzie. Tutaj mam magnolię. Zobaczcie, już puszcza pąki. Ta magnolia była kupiona w Biedronce jakieś 4 lata temu. I zobaczcie, jak pięknie urosło w drzewko. Natomiast w tym samym czasie kupiłam o drugą magnolię. I nie wiem, coś jej się, zobaczcie, zadziało i jest taka malutka. Zobaczcie, tamta taka wielka drzewo, a ta taka malutka. I tak jakaś, nie wiem, choruje czy coś. Coś jej nie przypasowało tutaj u mnie w ogrodzie. Ale nie no, kosmos, jak jest zarośnięte. Nie wiem, czy ja to dzisiaj jeszcze zdołam wyplewić, bo bardzo się zmęczyłam przy tym pierwszym. Co, Curuniu? Co się dzieje? A tata co chciał? Lucuś? Lucuś, co tam jest? Co tam jest? Woda. Woda. Mama, przyniesiesz szczotkę? No przyniosę. No widzicie, i tak to jest. One sprzątają, a ja przynoszę. Służąca jestem. A po co wam trzepaczka do dywanów? Także widzicie wiosenne porządki pełną parą. Gdzie ja mam trzepaczkę do dywanów? W garażu. Mamy taki chodniczek, jest w domku. A tu się pewnie chcą wytrzepać chodniczek. No i jest trzepaczka jakaś stara jak świat. Trzeba pomyśleć... Co, Curuniu? Ale to ja mam trzepać? Nie! Ja,
Ja nie chcę trzepać dywanu. No trzepaj. Trzepaj! No dzisiaj wyprawa. Słuchajcie, idziemy. Ile przeszłyśmy, Agatko, dzisiaj? Ze 2 kilometry? Nie. Nie 2. Zaraz wam pokażę, jakie tu ładne widoki na pola. Źle. Spójrzcie. Idziemy sobie właśnie z górki. Do domu mamy gdzieś tak ze 2 kilometry. Takie przestrzenie. Zobaczcie, jak ładnie. No i nic. Droga przed nami. Życie, natura taka, że mi się trafiło. Taka droga to mi się kojarzy, jak byłam mała i u babci byłam, to chodziliśmy po takich drogach. Coraz bliżej domu. Jeszcze jakieś 15 minut. 5-15. Jadzie. Jak byłam w liceum, to chodziliśmy na wagary i słuchaliśmy tych ptaszków, poleżaliśmy na rowach gdzieś tam przy jakimś zalewie. Już blisko domu. Zostało nam dosłownie 300 metrów wreszcie. Słuchajcie, nogi mnie bolą okropnie, uda całe. Ale tak to jest, jak się w ogóle nie uprawia żadnego sportu, nie chodzi. Ale jakoś trzeba zacząć. No i nasz krajobraz już bliżej cywilizacji. Słuchajcie. Tutaj nasz domek. Tu. Jeszcze wam pokażę kościół. O, kościół mamy tutaj. Takie jakieś, słuchajcie, 500 metrów od naszego domu jest kościół. Wow. Super, że... No właśnie, i domu. Wreszcie w domu. Nawet mi się to, słuchajcie, podobało. Może jutro powtórzymy. Jak siądę, chyba nie wstanę. Nie mam siły. Siadam na kanapie, słuchajcie, i koniec. Na dzisiaj to chyba wszystko. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że nie rzucę się na lodówkę. Do zobaczenia, cześć.